witam wszystkich zaproszonych gości, szczególnie gorąco witam młodzież. Proszę Państwa, dzisiejsza wystawa inauguruje obchody Święta Niepodległości 11 listopada. Przygotowana została przy współpracy biblioteki z Muzeum Tradycji Niepodległościowych, a poświęcona jest generałowi brygadzie Józefowi Olszynie-Wilczyńskiemu, którego właśnie w tym roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin. Dla mnie, dla badacza sprawy zbrodni katyńskiej, jest to jedna z pierwszych ofiar na polskich oficerów. Ileż bolu, ileż cierpienia, o ileż krwi.